Ja ci narysujemy. Punkt pierwszy. Jakie miasto? Ale Kądziu też ma, tylko z tyłu, nie? Ulica się wydaje. Może mi się wydaje. Nie, Kądziu ma tam co najmniej Nokia 3020. Nokia 3030. 63. Ale nie, no bo... A tu tymczasem operator już robi kronikę filmową. No tak. No tam, tam? No chyba tak. Drzwi domknij. Gdzie oni jeżdżą po parku? To tam trzeba tak? Kądziu, nie trzeba tak, ale oni się na tym dobry zgubili. Tak się całkiem nieźle. A teraz jedziecie tam! Nie, tu jak wszyscy, z ściany musimy jechać. Ja nie. Ale już jest. Co jeszcze ma pani? Nie ma drama na pasy. I jedź na tym tutaj, nie tak oni wszyscy. Pojedzie wzdłuż budynku jedzie. Tu w lewo i tutaj zaraz przed takie słupek z taksji przejeżdża na prawo. Tu w lewo i tu po tym pasku przejeżdża. No. Da radę? Da radę. Dobra, jedziemy za nim. Koło samochodowe, czy jakieś nasze to się nazywa?
One jest sprzężone z tym silnikiem już? Tak. A, no to zabawowe, bo też bym pędu nadać. No. I pasem jest. Tak. Super. Teraz jest otwarte. Ale numer. A i tak tutaj trzeba regulować, żeby za dużo nie poleciało. Aha, czy to tu jest taka przepustnica tak, fajna. Włączam sobie te czerpaki. I tu w tych rurach tu znajdują się takie pasy, do których to jest przyczepione. A, takie kubełki, co ciągną do góry. I te kubełki ciągną tam z dołu, to co spadnie, to kubełki ciągną z dołu, wsypują do tamtej skrzyni. Do tej tutaj. Tak. I ze skrzyni, jak ja już włączę silnik, to wtedy tam sobie mielę. A w tym tutaj? W tym, tak. O, idę to zobaczyć. Ale super. Włączasz, wtedy idą czerpaki. A słuchajcie, co się przyjęło. Jak nasypię pełną skrzynię, to wtedy ja sobie włączam tu silniczek i mielimy. Super. Dobra, wy już lećcie. Także jak jest ktoś chętny do obejrzenia, zapraszam, bo to póki jeszcze funkcjonuje. Nie no, to musi funkcjonować, to trzeba na zabytek robić, bo to kurczę... Jak zabytek, to nic nie da robić. Musisz o wszystko się potem prosić. No ja wiem, no ale mówię, choć...
Kieliszki? Oprócz tej choroby to... Na razie trzy. Ale jednego, bo ja też nie jestem na zasadzie. Dziękuję. Aha, nie lubię tego. Ojej, to nie. Nie lubię, lepiej popiję piwę, ale... Tak jest. Dobra, a musztard jakiś jest? Ketchupik tu jest. Zaczynamy start z tamtej bramy. Ja wiem, ale to właśnie powiem, bo ja tu mam. Ja już cię stąd. Olga, Marcin. Nasza stara, tak, bo to musi start. To się nie dzieje na szczęście. To jedziemy w prawo. Tak, jedziemy w prawo. I zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Ale które to wygląda? No i na tym właśnie polega się. Chyba nie ma na prawo. Nie, więc nie, ja wyjdę zgodnie. Powiem tak, bo mapka prowadzi z GPS-u w błąd niestety. No, tu jest, po prostu takie drogi, że one wprowadzają w błąd. Nie, to było wczoraj. No wczoraj, to jest ten. To było wczoraj. No, dlatego mi zależało, żeby wszyscy byli w Łodzi, nie? No ale ja rozumiem, no. Teraz na razie po prostu idziemy. Ty, ja pojadę do Gdyni. Poczekam na kole, bo będzie chodzić. To już się w czasie nie zmieścisz? Co z tego? Po czasie będzie widać więcej. Czy zdepniesz pedał? Zobaczysz go, że jedzie? Ale jak może? W takim razie ty zyskasz, a ten kto na kogo poczekał, nie zyskasz. Tak, tak, tak. Nie, to dobry jest sposób, no tam czas. Nie idzie z błąd, nie skręcaj w polne. Ja nie mogę,
pojedzie. Co? Oto słynny człowiek, Kondzio, który szedł przez Pęczew na boso. Jechaj.
Leżę, czekaj, się przygotuję. Jak mi widać? Rozpoznasz, że to ja? Nie, nikt się nie rozpozna. W takiej pozycji tylko ty byś mógł leżeć. Aha. Jedziesz, film jedziesz? No dobra. Teraz ja będę szedł. Odpalona. Za wczorajszy rajd mamy rozdanie nagród w postaci dyplomów. I zarazem to też jest jakby takie podziękowanie za uczestnictwo. Więc tutaj Olga rozdaje, zaczynając od trzeciego miejsca i zarazem podziękowanie, że wzięliście udział. Trzecie miejsce, bardzo tak? Też wysokie miejsce jest dla Kondzia. Tak, za mistrzostwo świata, że mimo że się gubił, się odnalazł. Za ten wczoraj. Nie rozwiązałem. Ale masz dzisiejszy rajd jako jedyny ukończyłem. Tak, wiem, to 50 punktów. Rozpocząłem i ukończyłem. Dokładnie, teraz drugie miejsce. Drugie miejsce to co jest? A, Jurek i Joasia. To jest dla was dyplom. Proszę, proszę, proszę. No. I to jest przy okazji brana dniem, bo z panem pomysłem Jurek. Także wam się poświęciło w klubie. Nie widał? No to chodź! No chyba, że tak! Ale wiesz, no torsu na wierzchu nie mam. No i słuchaj, dawaj, pierwsze miejsce. No i pierwsze miejsce, jak już wiadomo, załoga Roberta i Piotrka. A jest? Prezesie sobie pogratulowała. Może ty też sobie pogratulowała. Super. Kolejny no. Dyplom ze zlotu. A jak? Farciarze normalnie. Jeszcze nasze rywalom pogratulujemy. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy. Super, wspaniale. No. Dziękuję, wzajemnie. Gratulacje, proszę, gratulacje. No i teraz możemy zasiąść do stołu i działać dalej, jak to się mówi, tak? Ty, no, ja mogę. No, kto może, to może, a kto nie może, no to się. No właśnie, no. Do zobaczenia. No jak najszybciej. Jak najszybciej. No, no nie mogę się. Do zobaczenia. Jak to, jedziesz już? No dobra, no to dobrze, należy, że kamerę zatrzymam. Prawe drzwi otwarte! Tempo czy przydotno kabel czy drzwiami? Halo? Tańczymy! Hello moto! Tańczymy, tańczymy!
Wszyscy tańczymy, tańczymy, stajemy! Halo! Skaczmy do góry jak kangury. Kto nie skacze, będzie gruby. Nie mówi! Halo, halo. To nie było. To TV screen. Chyba teraz jeszcze otwory w tej sali. A co otwory? TV screen makes you feel small. No light is required. Akcja pompa wodna. A to zawody, tak zwane sportskie, czyli zawody sportowe, niewiki i turla. Wszystkie media się udało. Jaś goni koło i nie może dogonić go. Ona tutaj nasza Olga. I wygrał ktoś, bo ja się cieszę. A to Irek ledwo udźwignął to. To fajne, to jest to dobrze. No tu jest Irek, to rzeczywiście inne spodnie. Jesteś Kondziu? Jest i Kondziu. Co masz powiedzieć Kondziu o zlocie? Okej, rozumiem. Dobra, bez odbioru. No, i śniłem, miałem też takie, jak już Piotrek tam wychodził ku górze, to tak... Gdzie ku górze? Ku górze, ku schodom. Ku niebu, jest takie schody. Bo byłeś ministrem, nie, księdzem byłeś. Księdzem. Tak, to miałeś... I zambony się unosiłeś, tak? Miałeś dużo wina tam z butelki do kielicha i... Popijałem. Jeden start.
Poga się przygotowuje do startu. Zapoznają się z planem. Tak, zapoznają się z planem. I z plamami. Super. Nie, nie. Bokiem, bokiem. Kamerę włącza to za samochód za prądu. Co jest grane? Dobra, no to zaczynając od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce dla załogi Marka. Dzięki. Dyplom? Tak, dyplom świeży. Brawo, ale Marka. Jakie czasy? 23 minuty. O kurde, za szybko. Nie, no myśmy tak jak zgodnie z przepisami, to nawet jeszcze za wolno jechaliśmy, bo wszędzie było 90 na trasie. No, no w większości tak. A jaki był cel w ogóle? Czasu? No to wasz cel, no byłam się 6 sekund. Ale ile to było? 23? No choć... ile to było? 28, 30 sekund. No, to 28 minut i 30 sekund to był cel. Tak, to był cel, to był ten idealny czas. A skąd wiecie, że to jest idealny czas? Bo my jeździliśmy w kółko i... 3 razy jeździliśmy i średnio wyciągaliśmy. No. I no, a skąd mamy wiedzieć, że wyjechaliście przepisowo? No właśnie. No ja będę gdzieś jechałem. Dobra, drugie miejsce dla załogi Krzysztofa. Janosik też miał dużo dróg. Czas był 26. Znaczy mi chodziło tylko o prędkościomierz, żeby nie przekraczać do maksymalny, nie? I oczywiście przeskoczył, nie rozpędza, bo mówię, 23 jak i na przykład 14 chyba. Sorry, że to przeszkadzam. Jak mówię, jakby przejechał jakieś nisko podłożowe, to więc powoli się rozpędza, także wiesz, nie? No i pierwsze miejsce, no to dla załogi Roberta i Piotrka. Nie wiem, bardzo ciekawe. Brawo! Tapeta będzie. Dziękujemy, dziękujemy. Bardzo dziękuję. O, on, to brata żony będzie. Przyzwyczaj się, Krzysztof. Jaka jest różnica u nas? 7 sekund do idealnego czasu. Jak się jeździ? Jak się jeszcze raz usłyszeć to? Ja nie masz po co startować, bo oni wszystko wygrają. No to dobrze. Tym, tak jak ci kompozytorzy mają złote płyty, to Paweł dyplomy powiesi. No. Złote koła do jubo. Superowo. Na jakim to papierze? Czy to jest jakoś... To jest tak zwany wizytówkowy. Złoty papier specjalny. Myśmy go sprowadzali. Z AliExpress bezpośrednio. Sorry. A gdzie to kupowaliście? Co? Gdzie to kupowaliście? A nie, normalnie w domu, no tylko papier kupiłem. No miałeś jakieś tam próby? Nie, no robiłem próby, bo to jest...
powinno to, żeby to wyszło dokładnie na papierze. Też długopis masz? Nie, żeby się nie rozdrywało. A, bo nie zdążyłam schować. Inaczej drugie się na samym papierze. Nie, krzywo wciągnąłem papier. A, i więcej już nie miałem, tak? Bo to na sztuki się kupuje ten wiesz. Zadanie na no tak? Specjalne. No widzisz, otec od ten. Jeszcze właśnie. Raz przepraszam. Wina prezesa. Sorry! Prezes już mówi. Dobra, zamkniemy kamerę, że. Marka nie widać. Tu jest. A. Jak oni chcą się ustawić? Bardzo się cieszy. Jakie wrażenia po rajdzie? A wczorajszym? No też. W ogóle ze zlotu, właśnie, ze zlotu. Pozytywne. Pozytywne, tak? Tak, tak. Pozytywne. Zawsze jestem pozytywnie nastawiony, kiedy mogę przyjechać. Cieszę się, że mogę was poznać. Jeszcze raz tak. Zobaczyć. Przytulić. Ja. Ukochać was. Ja też. A co na to nowy kolega? No ja jestem też pod wielkim wrażeniem. Bardzo się cieszę, że mogłem poznać takie szacowne grono. Poprzedaczeń zastały. Ale jest ściema. Ściema. Pewnie w głowie ma już więcej nieprzyjaciół. Nie chciałem bardzo kupić zastawy. To tak teraz... Bardzo nie chciałeś przyjechać? Odmieniło mi się, także jestem zadowolony bardzo. Bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni raz. Nie, gdzie tam? Założyciel klubu? Jak to ja tam wygląda? Chęć następnym razem pić dokładnie to samo, co kądziu. A, dokładnie? Nie, to musimy właśnie to samo, co kądziu musimy zapić. Jak to samo? To samo, co ty. To. Ile talerzy? Czosnek, pomidory, boczka, czosnek z pomidorem zmuszę. Walcz, kądzio, walcz. Ty, ty grysie, ty. To szybciej. Kądziu, nie płacz, błagam cię. No przecież to normalne u niego, no. To będzie płakać. Kurde, kądziu. Płaczesz? No przecież to zawsze, co roku tak jest. Co roku. Chcesz coś nam tutaj przemówić do nas? Nie.
Myślę, że moje gesty to... Bo się wzruszę! Ojej! Słusznie naukowo. Nie żartuję, coś mi toka. No dobrze, dobrze. Mamy trasy przygotowane. Masz już? Tak. Ty masz? Ja... Ale założyłem, już nie będę. Ty jedziesz za nimi po prostu, tak? Całe życie za nimi. Toczę się, no. Wy się koło siebie mieszkacie, nie? Tak. Wow. Piotrek mieszka na moim osiadle. Ja byłem, pierwszy. Ja byłem pierwszy i nie ma żyboli, mieszkasz na jakim osiedlu? Ty mieszkasz na moim, bo jesteś młodszy, więc ja byłem pierwszy. Ja byłem pierwszy. Może się przeprowadziłeś? Nieprawda. Nieprawda. To jest moja, no. Zobaczymy, co tam będzie. No zobaczymy. Będziemy trzymać.